Legia trafi na Rosenborg Trondheim. Jak pan ocenia tego rywala? Mogło być gorzej? Mogło być gorzej, bo tych drużyn bardziej utytułowanych i przynajmniej teoretycznie mocniejszych troszkę było. Natomiast no, trafiliśmy wymagającego rywala, bo co by nie mówić, to Rosenborg Trondheim to jest drużyna, która już od długiego czasu gości w pucharach europejskich, czy w Lidze Mistrzów, czy w Lidze Europejskiej. Więc na pewno trzeba będzie zagrać na odpowiednim poziomie. Aczkolwiek chyba z tej grupy drużyn, które były naszymi ewentualnymi rywalami, to trafiliśmy teoretycznie najlepiej. Pierwsze spotkanie u siebie to chyba niekorzystne rozwiązanie dla was. A czy to i tak z góry było narzucone, bo wiadomo, że my nie byliśmy drużyną rozstawioną, więc pierwszy mecz rozgrywa się zawsze na boisku tej drużyny. Natomiast w naszym przypadku trzeba chyba już wyrzucić z głowy takie myślenie, że łatwiej się gra, jak jest pierwszy mecz rozgrywany na swoim boisku. Jeśli chcemy awansować, to w dwóch meczach trzeba udowodnić wyższość i tak do tego podchodzimy. Pierwszy mecz gramy u siebie, podobnie było ze Spartakiem, poradziliśmy sobie, więc no, postaramy się w tym roku również awansować do tej ligi, żeby sezon i dla kibiców, i dla nas samych piłkarzy był bardziej taki radosny i egzotyczny. Co się stało wczoraj? Bardzo szybko musiał pan opuścić boisko, zastąpił pana Marco Schuler. Będzie pan gotowy na najbliższy mecz Superpucharu Ekstraklasy? Na najbliższy mecz Superpucharu na pewno nie. Akurat jestem na świeżo po badaniach. Okazało się, że mam lekko naderwany mięsień dwugłowy. Także no, podejrzewam, czeka mnie jakaś przerwa. Mam nadzieję, że nie będzie to 2-3 tygodnie. Jak naprawdę, to podejrzewam, że okaże się po kilku dniach. Czyli zdąży pan na start Ekstraklasy, ale także na te mecze czwartej rundy eliminacji do Ligi Europejskiej, tak? Mam cichą nadzieję, że na początek rozgrywek ligowych i mecze pucharowe będę już gotowy. Wczoraj popis w ofensywie, ale znowu zabrakło tego spokoju w obronie. No i ciężko być optymistą przed tymi najważniejszymi meczami. Mowa tutaj o Ekstraklasie, a także o tych eliminacjach w Lidze Europejskiej. No nie da się ukryć, że wczorajszy mecz, szczególnie w końcówce, był trochę nerwowy. Z jednej strony to tak chyba trochę na własne życzenie, żeśmy sobie skomplikowali sprawę. Utrata jednego zawodnika wprowadziła trochę nerwowości, a przy okazji dodała animuszu przeciwnikom. Natomiast chyba ten wczorajszy mecz trzeba ocenić w miarę pozytywnie, bo do momentu czerwonej kartki to my byliśmy drużyną zdecydowanie lepszą, dyktującą warunki, prowadzącą w tym spotkaniu dość zdecydowanie. No czasami tak jest. No, na tym poziomie nie gra się już z drużynami, które nie potrafią atakować. Najważniejsze, że mecz zakończył się happy endem. Ale co ciekawe, po tej czerwonej kartce mogliście dobić rywala. Kosecki, Radowicz mieli doskonałe okazje, żeby strzelić kolejne bramki. Ale z czego wynikała ta niefrasobliwość piłkarzy w ofensywie? Ja myślę, że to zmęczenie, bo patrząc na wczorajszy mecz, jedno na pewno trzeba przyznać, że Legia wybiegała mecz i dała fizycznie naprawdę dużo z siebie, więc podejrzewam, że akurat w tym momencie, kiedy zaczęło być nerwowo i byłoby więcej siły, strzeliliśmy tą bramkę, która by ten mecz troszkę uspokoiła. Co w szatni powiedział Jan Urban? Trener był szczęśliwy, zadowolony z tego, co zrobiliśmy, bo tak naprawdę cel żeśmy osiągnęli. Natomiast trener zawsze podchodzi do każdego meczu bardzo obiektywnie i logicznie. Wie, że są rzeczy, które trzeba jeszcze poprawić. Natomiast jeśli chodzi o mecz, to tak jak mówiłem wcześniej, wydaje mi się, że był zadowolony.